Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście witam w atmosferze już takiej zaawansowanej, atmosferze adwentowej, atmosferze grudniowej, atmosferze oczekiwania i atmosferze, jak powiedziałem w ubiegłą niedzielę, tego radosnego wołania Maranata, przyjdź Jezu Panie, On idzie do nas. Ale On idzie do nas, czy tylko my też mamy iść do Niego, a więc mamy wzajemnie do siebie się zbliżać, wzajemnie zbliżać się, bo to, że do nas On idzie, to troszeczkę za mało. My musimy też iść do Niego. Wyjdźcie na spotkanie Pana. Wyjdźmy na spotkanie Pana. Czas Adwentu to właśnie ten czas, który pozwala nam na to, żebyśmy tego Pana spotkali w noc betlejemską. Żebyśmy Go spotkali, owszem, przy stole wigilijnym, żebyśmy Go spotkali w atmosferze odpoczynku, czy w atmosferze gości, czy w atmosferze życzeń, czy prezentów, ale nade wszystko, proszę Państwa, żebyśmy Go spotkali w atmosferze modlitwy, w atmosferze mszy świętej pasterskiej, w atmosferze tej, która jest atmosferą, tą atmosferą sprzed 2000 lat. On tam narodził się w betlejemskim żłobie, narodził się z powodu naszego, a narodził się także dla nas. Dlatego właśnie to radosne oczekiwanie, to oczekiwanie adwentowe nabiera coraz większej mocy i myślę, że staje się coraz bardziej takie skuteczne. Poza tym mam nadzieję, że niektórzy z Państwa już są po rekolekcjach adwentowych. Myślę też, że wielu z nas uczestniczy we mszach świętych roratnich, że w ten sposób wchodzi właśnie w ten adwent, w to, jak podkreślam, radosne oczekiwanie. To radosne oczekiwanie, podkreślam, ma taki wymiar wewnętrzny, wymiar duchowy. Owszem, bo my możemy radować się na różne sposoby, jak już nieraz mówiłem, że możemy radować się poprzez śpiew, prawda, poprzez bycie na weselu, czy na zabawie, czy na jakimś dancingu. Możemy radować się poprzez podskakiwanie. To jest radość ludzka. Mamy do takiej radości prawo, ale my jako ludzie żyjący w ciele, jako ludzie będącymi osobami psychofizycznymi, czyli mającymi także ducha, mamy prawo i mamy nawet obowiązek cieszyć się wewnętrznie na wzór matki, która oczekuje na narodzenie swojego dziecka, na wzór matki Jezusa Chrystusa, która oczekuje, która czeka i która czeka też razem z nami, która zaprasza nas do tego, żebyśmy razem z nią czekali, a we wspólnocie, proszę Państwa, to jest zupełnie inne oczekiwanie. We wspólnocie, nie w pojedynkę, bo jak to powiada przysłowie, jednostka bzdura, prawda, za wyjątkiem jednostki wojskowej. Przepraszam za ten żart, no ale mam nadzieję, że rozumiemy się. W każdym razie oczekujmy we wspólnocie rodzinnej, we wspólnocie parafialnej, we wspólnocie zakładowej, a nade wszystko w tej wspólnocie, którą wytwarza nam Matka Najświętsza, Matka Kościoła, Matka Jezusa Chrystusa i Matka Nasza. Poza tym, proszę Państwa, zauważyć proszę, że dzisiaj jest 11 grudnia i jest to dzień, czy niedziela, tak zwana niedziela Gaudete. Wiemy o tym, że w Adwencie jest niedziela Gaudete, czyli niedziela radości i wiemy o tym, że w Wielkim Poście jest też taka niedziela, czwarta niedziela Wielkiego Postu, czyli tamta niedziela z Wielkiego Postu nazywa się niedziela Letare. Jedno i drugie oznacza radość. Właśnie ta dzisiejsza niedziela jest niedzielą Gaudete, czyli niedzielą radości i właśnie tę radość podkreślamy poprzez choćby na przykład kolor szat, kolor różowy. Dzisiaj, gdy będziemy, bo przecież gdy byliśmy w kościele, to żeśmy zwrócili uwagę, że kolor szat, a więc ornat, czy jakieś tam inne szaty liturgiczne, czy stuła właśnie mają kolor mają kolor różowy. Proszę Państwa, no właśnie, wracam do wieńca adwentowego, właśnie to, co Państwo widzą, to, co Państwo widzieli w ubiegłą niedzielę, zobaczmy, jest już 3 świece, które płoną, znaczy to, że 3 niedziele mamy adwentowe, ale proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj płonie właśnie ta świeca o innym kolorze, te świece są białe, czy takie białawe, a ta świeca ma właśnie taki kolor różowy, oznacza to, że ona właśnie tak symbolicznie podkreśla tę dzisiejszą niedzielę, czyli niedzielę radości, czyli właśnie to, jak powiedziałem, niedzielę Gaudete. Poza tym też, proszę Państwa, warto zauważyć, że w tym tygodniu będzie 13 grudnia, tak? Jest to dzień bardzo trudny, bo to jest to dzień, kiedy to właśnie w Polsce, żeśmy zastali stan wojenny, to właśnie w takim dniu siostro, bracie, pomódl się za Polskę. 13 grudnia, rok pański 1981. Starsze osoby pamiętają, że był to wielki dramat.
przepraszam, który trwał przez kilka lat w naszej kochanej ojczyźnie, w naszej kochanej Polsce. Uczyńmy to właśnie 13 grudnia. Poza tym 13 grudnia to jest także Dzień Fatimski, dlatego módlmy się do Matki Bożej Fatimskiej o pokój na świecie. Módlmy się do Matki Bożej Fatimskiej o pokój w naszych sercach. Módlmy się do Matki Bożej Fatimskiej o ten pokój, który przyniesie nam Jezus Chrystus, który narodzi się w betlejemskim żłobie i kiedy to właśnie podczas tego narodzenia rozlegnie się ten cudowny głos z nieba. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój, podkreślam, powtarzam, pokój ludziom dobrej woli. To będzie właśnie dzień 13 grudnia, kiedy tego rodzaju refleksja niechaj nam towarzyszy. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, gdybyśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Gdy Jan usłyszał w więzieniu w czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać. Jezus odpowiedział, idźcie, oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Patrzycie, niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Kochani, drodzy Państwo, właśnie znowu słyszymy tego samego bohatera, tego samego dżentelmena sprzed tygodnia. Jan Chrzciciel, ten, który wołał do nas, prosił nas, wzywał nas, byśmy nawracali się, byśmy prostowali ścieżkę dla niego. A dzisiaj jak słyszymy, jak widzimy oczyma wiary, że właśnie ten Jan, który był w więzieniu, usłyszał o Chrystusie i właśnie wtedy wysyła swoich uczniów do niego z zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać. Jezus odpowiada, idźcie, oznajmijcie Janowi to, co słyszycie, na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i tak dalej, a błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Kochani, Chrystus dzisiaj nas wzywa, żebyśmy nie zwątpili w Niego, żebyśmy poprzez to przygotowanie do Bożego Narodzenia nie zagrzebali gdzieś Chrystusa w tych naszych codziennych obowiązkach, prezentach, czy w choince, czy w jakichś tam innych jeszcze spotkaniach, czy zamiarach o takich spotkaniach. To wszystko, podkreślam, proszę Państwa, jest bardzo ważne, ale żebyśmy nie zwątpili w Niego, nie w sposób taki teoretyczny, ale w sposób praktyczny, żebyśmy nie przesadzili w przygotowaniu do Bożego Narodzenia ten sposób doczesny. Te właśnie wartości duchowe, ta sprawa duchowa, to, co jest najważniejsze w człowieku, to musi być wyeksponowane i wtedy na pewno w Chrystusa nie zwątpimy i wtedy na pewno właśnie to, że nie zwątpimy w Niego, On narodzi się nie tylko w betlejemskim żłobie, ale narodzi się w każdej i w każdym z nas. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na kolejny adwentowy, rozpoczynający się tydzień. Gaudete, radujmy się. Zostańcie z Bogiem.